Cześć, witajcie, a w tym materiale pokażę Wam, co zrobić w sytuacji, kiedy jedna z naszych słuchawek gra ciszej niż druga. I na początku dodam, że ten poradnik będzie tyczył się słuchawek zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, tak więc jeśli macie TWS-y, czy po prostu słuchawki na kabelku, nie ma tutaj większej różnicy. Powiem tak, jeżeli chodzi o ten sposób, może on nie jest idealny i doskonały, ale na pewno jest w stanie po prostu pomóc osobom, które no, mają ten dyskomfort i ja nie ukrywam, też czasami mi się po prostu to zdarza, że po prostu nakładam nagle słuchawkę jedną i drugą, no i okazuje się, że jedna gra ciut ciszej niż druga. No i jest w sumie to takie troszkę dziwne, no bo wiadomo, o ile mamy słuchawki jakieś tam tanie i tak dalej, no to wiadomo, jeżeli one kosztują 50 zł, no to możemy po prostu kupić sobie nowe i je wymienić. Natomiast jeżeli mamy, powiedzmy, że jakieś fajne pro TWS-y, które kosztują no po kilkaset złotych, no to wiadomo, że nie będziemy kupowali ich coraz, kiedy coś się ewentualnie tutaj z nimi stanie. Pierwszym, a właściwie jedynym takim sposobem, który oczywiście możemy sobie tutaj zastosować po oczywiście, no powiedzmy, takim mechanicznym oczyszczeniu tych słuchawek, no bo wiadomo, jeżeli oczywiście dostał się jakiś brud tutaj na przykład do tych gumek, które jak najbardziej, no właściwie chyba w każdym przypadku możemy po prostu wyjąć i tak dalej, no to sobie to oczyszczamy, jakąś tam zalegającą woskowinę, jakiś tam tłuszcz i tak dalej, paprochy. Ale jeżeli to zrobiliśmy, jeśli nasze słuchawki, powiedzmy, są już super czyste, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają z zewnątrz, no to teraz możemy sobie po prostu wziąć nasz telefon, oczywiście ten, z którego słuchamy muzyki, utworów i tak dalej. No i w przypadku akurat Samsunga pokażę Wam, jak to zrobić, jeżeli chodzi o nakładkę One UI, no bo podejrzewam, że większość z Was chociażby ma Samsungi. W przypadku iPhone'a zrobił to już mój znajomy, podlinkuję Wam w opisie, tam jest właściwie poradnik, jak zrobić to samo tylko na iPhone'ie. Natomiast jeżeli chodzi akurat o interfejs Samsungowy, przejdźmy sobie do ustawień i w ustawieniach w wyszukiwarce wpiszmy sobie po prostu balance dźwięku. Mam tutaj akurat balans dźwięku LIP. No i teraz, jeżeli oczywiście mamy słuchawki nałożone, no to po prostu włączmy sobie jakąś muzykę i tutaj po prostu próbujmy leciutko, nawet delikatnie korygować w prawą albo w lewą stronę. Właściwie to zależy od tego, gdzie słyszymy, że słuchawka gra po prostu nam słabiej. Na przykład jeżeli lewa słuchawka gra słabiej, no to przekierujmy lekko ten suwak w stronę lewą, nawet powiedzmy o te, nie wiem, parę tych tutaj punkcików, tak aby ewidentnie już telefon kierował dźwięk do słuchawki lewej zdecydowanie, no troszkę bardziej, aniżeli do prawej. I wtedy już będziemy mieli gdzieś tam już takie wrażenie, że słuchawki grają jednakowo. Troszeczkę będą grały ciszej, natomiast to jest różnica i tak, powiedzmy, minimalna, praktycznie nieodczuwalna, jeżeli oczywiście cały czas nie słuchamy na maksymalnym poziomie głośności. Natomiast wtedy ta słuchawka, która, powiedzmy, no gra ciszej, nie tyle, że nam się wydaje, że gra ciszej, co po prostu gra ciszej, będzie grała już właściwie tak, jak grać powinna, bo zdecydowanie ta moc dźwięku będzie przesyłana w większej, powiedzmy, tej formie do strony lewej, aniżeli do prawej. Tak samo, jeżeli prawa słuchawka gra naprawdę dużo gorzej, możemy tutaj nawet tym suwakiem przesunąć sobie jeszcze bardziej i wtedy ten balans będzie już skierowany w tą stronę, aby wyrównać poziom głośności w jednej i drugiej słuchawce, tak aby rzeczywiście wzmocnić tą prawą, a trochę osłabić tą lewą. No i wtedy wiadomo, jeżeli już to zrobimy, no to sobie po prostu słuchamy tej muzyki i tak dalej, no i po prostu sobie korygujemy, czy już jest ok, jeżeli jest ok, po prostu zostawiamy, no i możemy wyjść z ustawień i tak dalej. No w moim przypadku nie ma takiego problemu, tak więc ja sobie to ustawiam na 0. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład Samsungi, to w ten sposób sobie możemy to zrobić. Jeżeli chodzi na przykład o Motorola, bo też akurat jeszcze mam telefon na testy, któremu się też cały czas przyglądam, no to tutaj to samo. Też ustawienia, wyszukiwanie, akurat tutaj wpisujemy sobie też po prostu balans dźwięku i również mamy taki suwak. Jeżeli słuchawka lewa gra ciszej, przesuwamy sobie w stronę lewą. Jeżeli słuchawka prawa gra z kolei ciszej, no to przesuwamy w stronę prawą. No i teraz również szukamy tutaj balansu tak, aby ten dźwięk już grał równomiernie na słuchawce jednej, jak i drugiej. Jeżeli nie ma takiego problemu, no to wracamy na przykład do poziomu 0, no bo może być w sumie tak, że słuchawka nagle, no cudownie nam się po prostu naprawi, coś tam z niej jednak wypadnie, coś tam się oczyści i tyle. Tak więc to jest taki fajny, wydaje mi się, prosty sposób na to, aby zdecydowanie pomóc sobie w sytuacji, kiedy no ten dźwięk, który jest odtwarzany przez nasze słuchawki, nie jest równy. To znaczy prawa i lewa nie gra, powiedzmy, tak samo dobrze, jak powinna. No i wtedy możemy sobie regulować tutaj tą mocą dźwięku poprzez ten korektor balansu dźwięku w prawo albo w lewo, tak aby rzeczywiście ten dźwięk już unormować i żeby on był wybalansowany po
obu stronach równo, właściwie no tak równomiernie, aby było wszystko w porządku. Tak więc to jest ten krótki poradnik. Ja powiem Wam szczerze, nieraz po prostu tak w ten sposób się ratowałem, kiedy no, zauważyłem, że moje słuchawki po prostu no nie grają tak jak powinny, to znaczy na przykład jedna gra sobie głośniej, druga po prostu ciszej, a właściwie no jedna gra normalnie, a druga ciszej, no to wtedy sobie koryguję to, no i tyle. No i oczywiście nie jest to rozwiązanie może jakieś super naprawiające, ale poprawiające przede wszystkim no ten nasz odbiór dźwięku, jeżeli chodzi o słuchawki. Tak więc no tyle, jeżeli chodzi o ten krótki poradnik. Mam nadzieję, że Wam tutaj pomogłem. Oczywiście napiszcie, jak to wygląda u Was i czy w przypadku, kiedy jedna z Waszych słuchawek gra po prostu ciszej, czy coś Wam to dało. Podejrzewam, że na pewno. No i przede wszystkim napiszcie też, czy jesteście zadowoleni z tego rozwiązania. Tyle, jeżeli chodzi o ten krótki poradnik. Zostawcie pod nim łapkę w górę, jeśli był pomocny. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Dzięki, no i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach.